Мы рассказ одни точки, я надеюсь, на распространение, да? Yeah.
Kuźwa w ten śmigło, nie? Bo to, żeby nie było takiego nieszczęścia. I ogólnie proszę modelarzy, żebyśmy się wszystkim nawzajem pilnowali, nie? Pilnujemy się nawzajem, nie odpuszczamy. Myślę, że oni już nie będą latać z tego względu, że przestrzeń powietrzna jest dla nich zamknięta i szkoła, żeśmy powiadomili, także ostatni wylądowali. W tamtym roku nie było tam takiego pilota zarządzającego, bo ja zarządzałem z tego miejsca. I żeby nikt nie stał na tym lotnisku, dokąd nie będzie potrzeby, nie będę powoływał takiej osoby. Tak. Ja to chciałem dopowiedzieć. Tak. Znaczy, jeżeli latamy modelem spalinowym, moi drodzy, to koło niego musi być osoba, jego pomocnik, który po prostu go informuje, bo nawet gdzieś ktoś, jakiś parolotniarz, który się urwie nagle swoim kim, pokaże pod wiatru, może gdzieś podbić kogoś i polecieć. No dobra, i pamiętajmy to, co Paweł mówi, ważne, że szybowiec ma pierwszeństwo lądowania, jeżeli chodzi, bo to są szybowce bez silnika. Minę gdzieś po godzinę 11:15. No, o 11 kolejka, tak, szybowce się ustawiałem na 11 w kolejkę tutaj z góry na dół, nie? Dobra. Wydawało ci się. Stałeś na środku paska do lądowania. Na środeczku. Na tym spajprem. No. Firmy pilot z silnikiem. DA-120. Także będzie można popatrzeć, jak Edge lata. Dzisiaj na lotnisku jest jeszcze jedyny model żarowy, który zawsze tu lata 3 lata, fokerek taki, biały, można go tutaj zobaczyć, nie wiem, który również ja posiadam, takiego samego. W tamtym roku namówiłem kolegę i kolega tutaj poskładał sobie taki model, to będzie silnik odpalony. Panowie szybownicy, układajcie sobie szybowce do lotu w kolejce, żebyście potem nie musieli biegać. Jest piperek. Musicie obudzić sobie entuzjazm trochę z rana, bo jeszcze każdy śpi. Przebudzić się, kawę, trochę adrenaliny. To się musimy spodziewać podczas latania, że może przyjść podmuch wiatru. Yeah.
Mamy na dzisiaj dźwięka również, jak wiem, trochę było trzeba. Jest taka konkurencja, tu Sobek podpowiada i mówi prawdę, latanie do muzyki. Także może ktoś taki będzie. Sebastian w tamtym roku latał szybowcem do muzyki. Także przygotujcie ręce na prawa, przygotujcie takie małe przygotowania. Piotrek już też tutaj widzę, doszedł do porozumienia z silnikiem. Brawo! Wiek Bozie. Ogólnie mamy taką zasadę na pikniku, że mówimy, że wszystko kosztuje 500 zł. To chodzi o to, że są z nami żony, nie muszą też wszystkiego wiedzieć. Leci, poleciał, oj, boczkiem coś. Zobaczymy, zawiało. Ale już idzie pięknie. Bardzo ładnie. Potem płacze, nie? Traci 500 zł, no i płacze. Chyba będzie jakieś takie małe lądowanie, nie? Ktoś go po prostu boczkiem chyba cały czas. Sam lata, proszę, model leci sam bez trzymania aparatury. Ja też mam taki model, tylko w kolorze czerwonym. Lata to bardzo ładnie. To są takie modele, że bardzo wdzięczne w lataniu. Piotkowi ktoś. No, tu co dałeś. To jest na równo z nimi, żeby czasem. Jeszcze chwilę. I Zbynio niesie piękny model. Taki, co mi się zawsze podoba. Uwaga, siada. Siada, pięknie. Wielkie prawa. Za budowę, za oblot i za lot. Model jest cały oblachowana aluminium, pełna imitacja zrobiona tak, była w oryginale. Także spokojny lot, prosimy. Tatę opieka, tata będzie instruktorem, tak? Dobra, tata tam będzie ogarniał, Paweł tam jest jeszcze. Dziękujemy, prawami. Ciężko, ciężko, na razie.
leci 16-letni pilot, silnik 20 cm, pierwszy raz na żarze, oczywiście pewno wychowany tak. Już poleciał, także warto popatrzeć. Start był taki bardzo ważny, bym powiedział. Miejsce chyba przenoszone są modele. Andrzej idzie tutaj kokerem.